Cześć, witajcie. Z tej strony Husiek. Witajcie w kolejnym odcinku Simsów. Drugi odcinek z nowym mieszkańcem, że tak powiem. Dobra, słuchajcie. Dostałem informację, że są nowe kariery i chciałbym sobie je zobaczyć. O, telefon jakoś też chyba tak inaczej wygląda, nie? Nice, nice, nice. Okej, okay, rodzina, rozrywka. Fajnie to zrobili. Okej, okay, podróż, ale to nie, rodzina. Znajdź pracę. Dokładnie, poszukaj pracy. Ja wiem, że jemu się chce do WC, głodny jest, śmierdzący, ale to nic. Okej, okay, co mamy nowego? Biznes. Okej, okay, tego nie było, nie? Przestępca to raczej było, rozrywkowa też, malarz, nie wiem czy to było czy nie, ale chyba tak samo. Sportowiec, tego chyba nie było. Tu w zasadzie niedużo doszło, ale ten biznes, czekajcie, co jest biznesem? Menadżer i inwestor. Inwestor byłby dobry. Dobra. Tak. Zmieniamy pracę. Dobra, stary, idź do tego WC, bo się normalnie tu zaraz tam polejesz. Ale patrz, tutaj mam idealny nastrój pobudzony. Kurczę, się pozmieniało tutaj trochę rzeczy. Patrzcie, jest nasza Liberty. Nice, możemy z nią porozmawiać. Wyślijmy jej SMS-a. Też tak czasami wysyłam SMS-a na klopie. Ja już myślałem, że tam ogólnie gdzieś zniknęła, no. Kurczę. Ogólnie, jaki mamy dzisiaj dzień? Poniedziałek. Poniedziałek. Czyli do pracy idziemy za 17 godzin. Od 9 do 17 pracujemy, okej. Okay. Co on taki przemęczony? Obolałość z powodu pracy. No, Jesus Christ. Dobra, chłopcze, zrób sobie jakieś żarcie. Właśnie. A później może jeszcze prysznic, co? Ale ogólnie chyba jakieś... Była aktualizacja. Albo mi się wydaje, albo po prostu... Też jest jakaś zmiana tutaj, taka mini graficzna. Być może coś się pozmieniało, bo już nie wyskakuje mi ta informacja jak na początku. Czy wiecie, czy nie wiecie. Jak zmieniłem kartę graficzną na GTX 980, zaczęła mi wyskakiwać informacja zaraz przy odpalaniu Simsów, że że The Sims 4 nie rozpoznało twojej karty graficznej, czy jakoś tak. I to było takie, kurcze... Nie za fajne, no ale widzę, że z tym to sobie już też poradzili. No, zresztą to już 4 miesiące, czy tam 5, 4 miesiące od wydania tej grafik, więc najwyższa pora. Stary, siamaj i do prysznicowania, a później zaproś sobie tutaj swoją lalunię. Jutro do pracy. Nowy dzień i w zasadzie później można by gdzieś się wybrać na miasto albo coś. Może ją zaprosimy na jakąś kulację albo coś, to by było dobre. Aspiracje bajecznie bogate. Stary, jesz czy wąchasz? Czyli jak ja czegoś takiego nienawidzę. Dobra, i weź prysznic. No nie. Kurczę, pasowałoby mi, wiecie co, ekspres do kawy, bo on tak trochę traci energii. Ekspres do kawy. Ale czekajcie, what the fuck, bo jestem w tym trybie. Ja chcę wejść w tryb kupowania. Kurwa, zapomniałem jak się kupuje, ja pierdykam. Wyposażenie.
Nie no, what the fuck? Gdzie to było? Gdzie były te urządzenia? Ej, wiesz, że zapomniałem? Przecież nie, what the fuck? Ty bierzesz ten prysznic? Hello? Dobra, niech on pierw weźmie prysznic, dopiero później się zamieni kupowaniem. Ale spać nie pójdziemy raczej. Dobra, i później... tak mówię, zaproś. Dokładnie. Ciebie. Mam nadzieję, że nie pójdzie od razu spać. Dobra, przyspieszymy sobie tu troszeczkę, bo nie ma sensu patrzeć, jak on się przegina pod tym prysznicem. Liberty jest teraz zajęta. O ta. Okej, to zagraj sobie w grę. Ale kurczę. Ja pierdolę. Zostaj cofę, no. No właśnie, no. O to mi chodziło. Stolitokowy ekspres do kawy. Kofeinator. Ekspres do kawy, baniutka, jakość drinka, niezawodność 8,5. Dobra, masz to. Tego hajsu trochę czarny sobie wyśmiemy. No i dobrze, myślałem, że coś mi tak, nie wiem, popieprzyło, że sobie się gdzie to kurde jest. Dobra, a jak sobie pograsz, to znowu zaprosił. To byś później jeszcze posprzątał. On do niej już dzwoni? Liberty jest teraz zajęta. Baby. Dobra, stary, to przestań grać. I idź po prostu spać. No bo jak jest zmęczony, tak czy siak. No właśnie, niech posprząta sobie. Tu żarcie. Będziemy musieli kupić ten kosz, ten taki, który nam zarabia na nas. I tą komodę trzeba wymienić, poczekaj, ona jest obleśna. Le. Ja ją od razu sprzedam za 400. No większe te kurka. Okej, szukajmy komody. Sypialnia, dokładnie, komody. Można by wziąć taką, nie? Całkiem spoko. Może inny kolor. O, to jest spoko, biała z tym. Możesz też dupę, jak ona jest duża. No dobra, ale lepiej już wygląda. Ile ona kosztowała? 600, no to troszeczkę żeśmy zrobili deala na minusie, ale to nic, zarobimy. Wow, nie było interakcji z Simami. Tak w ogóle to światła. Dokładnie, automatyczne przełączenie, to nie będziemy tracić kurcze kasy na rachunki, nie wiadomo ile. Okej, stary, czas na śniadanie, podaj śniadanie, jajecznica, jak na faceta przystało. Na godzinę 9 do pracy.
I do godziny 17. No i może koło 17 właśnie spróbujemy znowu zaprosić naszą lalunię do nas. Może tym razem się uda. Okej. Trochę czarnej wody nie zaszkodzi. To jest według Sima jajecznica. Tak, trochę soli czy pieprzu, nie wiadomo co to było, chyba sól. Okej. Okej, więc tak wygląda jajecznica. Uwaga. Bekon, tost, jajka. To wygląda tak samo jak to wcześniejsze. Pytanie, czy ja dokładnie to samo wcześniej, czy coś innego tym razem. Kurczę, ma słabą starszej zabawy, no i mu trzeba coś tutaj, kurczę, kupić. To w ogóle to zobaczmy, jaką mamy tutaj działkę dużą. No jest trochę tej działeczki, dobrze. Będzie można później spróbować rozbudować trochę ten dom. Jezu, jak on jest meloman. O, jedz. Jesus Christ. Jesz to? Yo. Okej. Ile można jeść jeden talerz jajecznicy? No patrzcie. Okej, fajnie. Sprzątnij. Weź WC. I w sumie będziesz przygotowany prawie już do pracy. No i zmień strój. Oficjalny. No cholera wie, w czym on będzie szedł do pracy. Przymierzaj stroje. Jesus Christ. Dobra, przyspieszymy sobie. Stary, nie czytaj książki, tylko zaraz do pracy. No teraz przyszłaś? Teraz? Jak jestem w pracy? Baby! Jak dzwoniłam? Jestem zajęta. Ale nie, oczywiście, jesteśmy w pracy, to trzeba przyjść. Patrzcie, ona daleko popierdziela. Tutaj jest. No nie, myślę, że znowu tutaj przyjdzie. No i zniknęła. Dobra. My jesteśmy do 17 w pracy, tak czy siak, więc nic nie zrobimy. Czekamy. Na spokojnie sobie czekamy, zobaczymy, czy przyjdzie. Znaczy, jak do niej zadzwonimy, oczywiście. A mam szczerze mówiąc taką nadzieję. Spięty. Brak awansu. Kurde, no jemu naprawdę trzeba zabawy. To tam ta jego kobietka musi przyjść, to się pobawią. Jest dopiero 14. No już 15 prawie, że? Okej. Czyli zaraz kończymy pracę. Ciekawe w ogóle ile zarobimy. W ogóle co my tam potrzebujemy? Zadanie codzienne wypełniaj raporty. Okej, dobra. Dostępny urlop 3 dni. Wow. Naprawdę rewelacje. $136 zarobiłem. No wybornie. Okej, człowieku. Zaproś teraz to, bo była u ciebie. Jak teraz nie przyjdzie, to jak ją normalnie... Jest zajęta. No przecież ją ukatrupię. Naprawdę ją upierdzielę jak ukatrupię. O, ktoś dzwoni.
No dobra, okej. Okay. Widzicie? Żeby tamta później nie żałowała. O Boże, ona też jakaś taka podmarudzona idzie. Ty, podejdź tu. Nie, zostaw to. Otwórz tej blondynie, taka blondyna idzie do ciebie. Dobra. Poznaj. Cardinal Sabi. Mogę zaprosić do szepka? Więcej. Przyjaźnie. Namiel. Boragini kim new. No bor. Dobra, poplotkujcie sobie. Heen obtu brabna. Mipsibel. Ona jest jakaś taka dziwna, kurczę. Przyszła, ale dziwne, że zadzwoniła do nas. Dobra. O, porozmawiajcie o zainteresowaniach. Ona jest smutna, dobra. Opowiedz jej śmieszną historię. Może się rozweseli. Borg. Borbagazi. Raumu Ifta. Blamfa Funa. Zaraz zobaczymy. Lemf i Samus de Fuba. Nie wygląda na. Upte. Wipsto. Nie wygląda, żeby miała się rozweselić. Enchelte Zombo. Wchodzisz? Ale patrz, nie mogę. Nie mogę jej zaprosić do tego. What the fuck? Może za mało się znają, żebym... O, no, no, co za... O, oh god, blondynki. Znaczy nie, sorry. Baby. Ciemno tutaj. Wadida Khonshu? Afflin. Snape growl? Canopy. Czekajcie, daję jej romantycznie. Gonji. Flirtuj z nią. Czekamy, co powie. Snape. Savrim Lumish. Jednak nie, czyli tamta jest najlepsza. Dobra, to zabawne, jeszcze romantycznie i... Katka na podryw. A jak już ją podrywamy, to zaprosimy do specjalnej parcelita. O wybrankę. Jest zawstydzona. Kto się polał? Przyjdziesz teraz? Przyjdziesz? Jest zajęta, no by ją. A może ona pracuje w tej godzinie? Dobra, no to... Kurczę, no. Złośliwie. O, przekaż zmyślone złe wieści. Nie wiem, ogólnie nie przepadam za nią. Ej, przestań czytać. No. Sika. Oh, you mess up. Oh, Luna. Cordu się nie spodobało. Dobra, to jeszcze raz. Romantycznie. Ryzykowne pytanie. Czym jest ryzykowne pytanie? Czy będą się hongać, czy coś w tym stylu? Chyba nie. Nerabu. Uniyabu? Neeb. Rashu. Narva. Dobra. Naribu. Muszę nie wyprosić, a pożegnaj. Nie będziemy aż tak bardzo hamscy. Pilpin. Lanzaya. Dobra, skończ już gadać.
Idź sobie już. Aha. Aha. Dobra, no to wyprosz. Sorry, ale wiesz co? Spieprzaj stąd. Jebu. Oh. Nie. Nara. Ach, tak, bywa. Dobra. Cóż my tu mamy? O kurczę, zepsute sprzątni. Holender. Zjedz coś na szybko. Jogurt. Następnie weź sobie prysznic i następnie weź sobie skorzystaj i następnie idź spać. W ogóle zrobi sobie to żarcie? Przecież miał coś zjeść na szybko. Kurczę, lipa z tą zabawą, kurczę, on już jest w ogóle taki podupadnięty, że masakra. No ale cóż, bywa i tak. Dobra, ale słuchajcie, tutaj sobie chyba dzisiejszy odcineczek zakończymy. Taki króciutki, nie będę robił ogólnie długich odcinków Simsów, tylko takie właśnie krótsze, żebyście się mogli troszeczkę zabawić. Ja oczywiście, no cóż, pasuję, kurczę, tą naszą kobietkę tutaj dociągnąć. A to zrobimy w przyszłym odcinku. Jeżeli macie jakieś pomysły na rozbudowę domku czy coś, to dajcie znać, bo to też będę chciał zrobić, ale na razie nie mam na to funduszy, ale w przyszłości na pewno. Także cóż, jeśli wam się odcinek oczywiście podobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz na dole, no i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, pa pa. Yeah, cool.